Zdrowia. Jeżeli się zastanawialiście, jak głębokie jest bagno komunistyczne w Ameryce i jak głęboko i daleko zaszedł ten marsz komunistów przez instytucje, no to możecie wiedzieć, że czterogwiazdkowy generał armii amerykańskiej dzwonił do komunistów, żeby im powiedzieć, co armia amerykańska będzie robiła. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. No, czterogwiazdkowy generał dzwoni do komunistów amerykańskich. No oczywiście jest bohaterem. Oczywiście jest bohaterem wszystkich lewaków. Biden go popiera, jego działanie popiera, no ale to teraz w Ameryce jednak ci komuniści są nawet w wojsku, słodka posadka, kiedy nie trzeba walczyć, siedzi taki łachudra za biurkiem, zaprzepaścił Afganistan, zaprzepaścił parę tysięcy żołnierzy amerykańskich, którzy zginęli, 100 tysięcy Afgańczyków, którzy zginęli, no i oddał w zasadzie Afganistan Talibanowi. No, a Taliban odda Afganistan Chińczykom. Także nic dziwnego, że generał czterogwiazdkowy dzwonił. No, na tyle łachudra był taki. Przepraszam, piłem wcześniej, ale wygląda na to, że potrzebuję jeszcze raz. No, był on nominowany przez Trumpa w 2018 roku. No ale za każdym razem, jak komunista starał się zdystansować od Trumpa, jak był taki na placu Lafayette w czerwcu w Nowym Jorku, było takie zdjęcie, no to właśnie i policja tam trochę interweniowała, no bo tam rozrabiacy malowali, rzucali kamieniami, no to się starał odseparować. No ogólnie rzecz biorąc, no to takie miękkie flaki, nie żołnierz. Jeden z tych łachudrów, który skończył bardzo drogą szkołę prywatną, no i poszedł do wojska, żeby mieć dobrą emeryturę. No a w zasadzie nie jest wojskowym, jest jednym wielkim zdrajcą, popiera wszystkie te zamieszki, czarne życie znaczy. No to czarne życie znaczy organizacja, no to ona w zasadzie przez nich zginęło kilkadziesiąt osób. No i nie jest to prawidłowe, żeby generał był takim zdrajcą. Szczególnie, że ten sam generał Mark Milley wycofał wojsko amerykańskie z Afganistanu w ciągu nocy, w środku nocy, nie powiadamiając sojuszników afgańskich, czyli tego oficjalnego rządu, oficjalnego państwa. Wycofał się, pozwolił w zasadzie na upadek Afganistanu, tylko dlatego, że wojsko jest podwładne prezydentowi, czyli Bidenowi. No ale z drugiej strony ta sama łachudra w mundurze robiła dołki pod Trumpem. Biden mówi, że stoi ostro za czterogwiazdkowym generałem Mark Milley i że to jest najwspanialszy człowiek. No, gazeta. Książka ma się ukazać, napisana przez dwóch dziennikarzy z Washington Post. No i tam właśnie jest powiedziane, że zadzwonił dwa razy, powiedział, że Amerykanie zaatakuje Chin. No i powiedział, że poinformuje swojego kolegę w partii komunistycznej, czterogwiazdkowego generała Li Jiucheng. No także się dogadywali, komuniści się dogadywali, no nic dziwnego, że Afganistan został oddany Chińczykom. Czarownica Pelosi dzwoniła do tego generała, demokratka socjalistka, no i to też wpływało na to, że on po prostu zdradził Amerykę, zdradził prezydenta. No jest zdrajcą. No, Trump powiedział, że w zasadzie no to powinien być ugotowany,
No, no i większość Amerykanów się zgadza, taki zdrajca w siłach wojskowych, no ale, ale tak, tak to jest, no przyjmują w zasadzie transwestytów, przyjmują kobiety do łodzi podwodnych, do marynarki, które w zasadzie w ciągu pół roku zachodzą w ciążę, idą na urlopy macierzyńskie i do wojska się nie nadają. Komuniści wydali miliony dolarów na to, żeby robić kombinezony dla lotników czy dla lotniczek w ciąży. No każdy normalnie rozumie, że przeciążenie 2 czy 3G dla kobiety w ciąży, no to nie jest wskazane. No a wydali kilkanaście milionów na to, żeby szyć takie kombinezony. No ale to jest takie feministyczne, kretyńskie, lewackie rwanie pieniędzy. No bo to inaczej nie można nazwać. To jest po prostu rwanie pieniędzy podatnika. Ameryka ostrzegała swoich przeciwników, no ale to w przypadku na przykład Trumpa, no to Ameryka powiedziała Ruskim, że w Syrii będzie atakowała ich sojuszników. No ale tutaj jest kompletnie co innego. Tu jest generał, dzwoni do Chin, że to będzie. No, on dzwonił 30 października, w zasadzie 5 dni przed wyborami. No i później dzwonił jeszcze raz 8 stycznia, kiedy 6 stycznia do Waszyngtonu w ramach protestu poszło około 100 tysięcy. No i na te 100 tysięcy protestujących tam 800 czy 1000 osób wtargnęło do Kapitolu. No ale to też była jedna wielka ustawka, bo policja kongresu otwierała drzwi, wpuszczała wielu z tych przywódców. No to byli komuniści, czyli tak zwane antyfaszyści. No ale antyfaszyści, no to są komuniści. Oni już się leli w 1920-30 latach w Niemczech. No i to jest teraz to samo w Ameryce. No Trump powiedział, że nigdy nie zamierzał atakować Chin, no bo każdy normalny rozumie, że nie atakuje Chin. Także jeżeli ten zdrajca myślał, że uprzedzi szalonego prezydenta, no to pokazuje, że jest po prostu sam szalony i pokazuje, że jest jednym wielkim zdrajcą. Rzeczniczka Białego Domu, ta ruda małpa Jen Psaki, no znowu wygina fakty. Ten Jen Psaki, no to jest taka amerykański Jerzy Urban po prostu. Ona tak wszystko wygnie naokoło i wymieni cokolwiek jest w stanie przedstawić, odkręci, zakręci, wykręci. No i ona właśnie zaatakowała jak zwykle prezydenta, że ludzie naokoło jego nie mieli zaufania. No kretynka nie powie, że generał jest odpowiedzialny dla prezydenta za dobre czy niedobre. No nie potrafią. Przedstawiciel tego czterogwiazdkowego generała Marka Miley oświadczył, że faktycznie były te telefony, no ale że takie telefony, no to są rutynowe i bardzo normalne na tym poziomie, żeby te najróżniejsze nieporozumienia czy konflikty, czy jakieś sytuacje, kiedy nadchodzą i nie, mogą się skończyć nie najprzyjemniej, no to oni się dogadują. No można powiedzieć, że tak jest, no ale prezydent jako szef szefów wojska musi wiedzieć. Jest Republikanie są po prostu wściekli. Republikanie są wściekli, no i słusznie, że on podważał rolę aktywnego prezydenta w Białym Domu, no i w zasadzie przekazywał informacje, które są utajnione Chińczykom, komunistom, którzy mogliby wykorzystać to w wypadku
środku zbrojnego konfliktu. No, a zbrojny konflikt będzie, no bo Biden jest w Białym Domu. Takie łachudry jak ten szerokgwiazdkowy generał Mark Milley jest w wojsku, nie zostanie wywalony. Jak niedługo przejdzie na emeryturę, no to wszyscy komuniści z CNN-ów, nie CNN-ów, firmy, domy publikujące książki, przypuszczalnie dadzą mu ofertę na 5 czy 10 milionów na napisanie książki i tej książki tak nie będzie musiał pisać Clintonowa. Clintonowa dostała 5 tysięcy zadatku, a chyba zostało sprzedane tam 5 tysięcy książek, czyli 5 milionów zadatku, a zostało sprzedanych 5 tysięcy książek, czyli po 1000 dolarów za książkę. No i z tym zdrajcą będzie to samo. Chińczycy będą po prostu płacili za niesprzedane książki. No to taki sam bandytyzm jak syn prezydenta Bidena, Hunter. On sprzedaje obrazy po 500 tysięcy, a obrazy to są po prostu, on bierze rurkę metalową, bierze, wciąga trochę tej farby ze szklanki i dmucha. I to są obrazy, które oficjalnie są sprzedawane, no ale później ten anonimowy nabywca, to prędzej czy później koperta przychodzi z oświadczeniem, że nabywca chciałby, żeby Biden przekazał swojemu ojcu Joe Bidenowi, co ma być zrobione. No. Bandytyzm polityczny po prostu nieprawdopodobny. Mark Milley, czterogwiazdkowy generał, ma się pojawić przed komisją kongresową do spraw służb wojskowych o tym, co się stało w Afganistanie. No, przypuszczalnie, że będą go starali się jeszcze ugotować za to, co on robił z tymi Chińczykami. Miley ogólnie to jest no taki bardzo lewacki. On bardzo lewacki, chce, żeby nauczano tą krytyczną teorię ras. Co to jest krytyczna teoria ras? No to znaczy to, że biali są wszystkiemu winni od 700 lat. No i w zasadzie biały chrześcijanin heteroseksualny powinien być wyeliminowany z każdego miejsca na kuli ziemskiej. Muszą przyjść kolorowi, muszą przyjść transwestyci, muszą przyjść ludzie niewykształceni. Wszyscy tylko nie to, co Europejczycy robili przez tyle lat i doprowadzili świat do porządku, do takiego, jaki jest. Także Miley właśnie popierał tak tą nauczanie na uczelniach wojskowych takich rzeczy. No, sprowadza się to wszystko do tego, że to jest po prostu zdrajca. Sprowadza się to wszystko do tego, że to jest jedno wielkie bagno w Waszyngtonie. No, sprowadza się do tego, że Trump go nominował. No to chyba powinno być wszyscy won. Wszyscy won po prostu na zbity pysk, żeby to wszystko oczyścić. No teraz zobaczymy, jak będzie 2022, te wybory międzyprezydenckie. No nie bardzo się udało w Kalifornii. W Kalifornii nie wyrzucono gubernatora pomimo wszystko. No tam Kalifornia ma 55-60 milionów ludzi, no ale połowa z nich to są hiszpańskojęzyczni. Tam klimat jest taki, że ludzie lubią biznesy, lubią te wszystkie San Francisco, Los Angeles, filmowcy, nie filmowcy. No to wszyscy są lewakujący ludzie. No i nie odwołali go. Podatki tam są największe na całą Amerykę. Benzyna jest najdroższa na całą Amerykę. Bezrobocie, bezdomność w San Francisco. Połowa bezdomnych w Ameryce, no to jest właśnie w Kalifornii, pomimo że Kalifornia, no to jest 13% ekonomii amerykańskiej. Zdrajców mamy, no zobaczymy, co się z nim stanie, no będzie wynagrodzony. Komuniści swojego człowieka wynagrodzą, nigdy nie dadzą mu zrobić krzywdy.
Wstyd. Wstyd za Afganistan, wstyd za to, że dzwoni do Chin. Wstyd na wszystkie instytucje amerykańskie. Musi się to odkręcić. Musi się to odkręcić. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Czujesz szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na konserwatystów, głosujcie na normalnych, gdziekolwiek mieszkacie, czy w Ameryce, czy w Polsce, czy w Niemczech, czy w Australii. Na jakimkolwiek kontynencie głosujcie na normalnych. Nie dajcie się uwieść przez komunistów. Przekaz dla socjalistów. No widzicie, co się dzieje. Cena benzyny, wasze podatki. Generał zdrajca. Jak to jest możliwe, żeby doprowadzić do tego, że generał, który ma słodką posadkę, zdradza dla Hiszpanów, dla Chińczyków. To jest koniec Ameryki, no ale Ameryka się odbije. Ameryka jeszcze nigdy nie było tak, żeby normalnie ludzie nie wrócili do normalności. Zdrowia dla normalnych.